Witajcie, drogie dziwiarki. Dzisiaj przyszłam do Was tak szaliczkowo, tak pomyślałam sobie, że tytuł filmu może mieć zaczepne szaliczki 2. Może 2, może 3. Ja szaliczków dziergać nie lubię. I tak sobie myślę, czy to jest dobra reklama filmu, gdy zacznę, że nie lubię dziergać szalików, a przychodzę z szalikami. Ale wiecie, że ja jestem osobą zawsze taką, która lubi mieć dodatki do sweterków, do ubiorów, a szaliczek jest doskonałym dodatkiem. Tak kiedyś Agata powiedziała w okienku, że dodatki to jest nade wszystko, właśnie robią tło dzień, nie? Więc dodatki lubię posiadać. No nie lubię dziergać tego prostokąta, który często ma około 2 metrów. No ale cóż, żeby mieć, trzeba podziergać. A jak się człowiek już rozszaliczkuje, to już leci. I mam dzisiaj do pokazania 2 w trakcie, trzeci być może w planach. A czym one się różnią? No różnią się głównie te moje szaliczki, które właśnie mam w planie zakończyć w marcu. Różnią się i surowcem, i krawędzią. Krawędź w szaliku, ja tutaj nie mówię o ażurowych, pięknych, mgiełkowych szalach, tylko o takich szaliczkach, zamotkach wiosennej dzianince, którą sobie opleciemy wokół szyi, a tą wiosenną dzianinką możemy również cieszyć się cały rok, bo i zimą, i latem na plaży, bo wiecie, że i nad morzem, kiedy upał, szal moherowy, cienki, chroni przed chłodem, przed słońcem. No więc tak, przejrzyjcie swoje garderoby. Czy macie szaliczki? Czy pewnie, bo ja na przykład lubię mieć co sezon jakiś nowy szaliczek. Niekoniecznie z drogich, jedwabnych włóczek. Czasami to może być i tutaj w taki, może być to lniany szalik, może być bawełniany. A jeżeli o bawełnie mówimy, to pojawiła się w naszym sklepie taka nowość Jarnartu Rose Garden, które według mnie idealnie się nadaje na letni szaliczek. Czyli przystępuję właśnie do tej mojej prezentacji szaliczków na wiosnę, na cały rok, z różnych włóczek. Powiem Wam, tutaj pokażę najpierw z daleka, a dobrze, tutaj mamy kamerę z góry, więc to jest ten mniej zaawansowany szaliczek. Zwykły ściek, gładki, prawy. 70 oczek, druty numer 5,5. A cóż się tu kryje, prawda? Bo widzicie, że tutaj już i kolory, coś się z kolorami dzieje. Patrząc na dzianinę, jestem no prawie pewna, że niewiele osób by potrafiło namierzyć, cóż ja za włóczki tutaj mieszam. Oczywiście poza cekinami, bo cekiny to jest Lana Gatto, cekinki się nazywają Vega, ale mogą być jakiekolwiek, jakie macie, które pasują Wam do Waszej wizji szaliczka. I tutaj pokażę z daleka, bo właśnie widzę, że teraz mam szansę pokazać z daleka. Ten mój szaliczek, początek prezentuje się tak, dzierga się to błyskawicznie, ponieważ gruty 5,5, a poza tym zmieniające się nitki dużo, dużo czynią w robótce. I tak, włóczka Ella, zobaczcie, włóczka Ella, ona się nazywa Ella Color w numerze 068. Mamy spory zapas tej włóczki, więc pomyślałam sobie, że przydałaby się Wam jakaś inspiracja do wykorzystania włóczki, niekoniecznie w bluzeczce, bo to jest włóczka firmy Langa, która była głównie na bluzeczki dedykowana, ale z takiego włókna można również sobie zrobić szaliczek. I to jest właśnie, to jest taki kakaowy kolor. Mi się ten kolor kojarzy z napojem kakaowym, w szklaneczce ma takie przetarcia, ma nierówną nitkę, grubszą, cieńszą, błyszczącą. To wszystko w motku widać, a w dzianinie niekoniecznie. Ponieważ dodałam do tej nitki różowy, teraz zerknijcie już na samej bez robótki. Do tej Elli postanowiłam dodać moherek firmy Lana Gatto. Jest to seria moherów, które mają farbowania i kolorystykę jednorazową, więc
Komu się podoba, nie powinien zwlekać z zakupem. To jest kolorystyka, to się mówi edycja limitowana. 95-51, taki jest numer koloru tego moherka, który dołączyłam. Jak widzicie, on jest cieniowany. Tutaj akurat mam ciemniejszą niteczkę. Tutaj prześwituje ta nitka, która jest jaśniejsza. No i z mojej sukienki, z włóczki Marlene, zostały mi taki, tutaj niewiele jest tych cekinów i ten komplet włóczek postanowiłam połączyć w jedną cieninę. Jak widzicie, mam już początek, 70 oczek, druty numer 5,5 i ta gra włóczki moherowej, która jest cieniowana, zobaczcie, na tym ciemnym tle Eli, to wszystko się razem miksuje i zobaczcie, ten fragment robótki podoba mi się nieziemsko. Te cekinki delikatnie połyskują. Tutaj jaśniejszym fragmentem rozpoczęłam, gdzie był w moherku był jaśniejszy fragment. Tutaj jest ten najciemniejszy. No i teraz tak, zużycie materiału. Ellie planuje mieć trzy motki. To jest ponad 500 metrów, trzy motki włóczki. W moherku planuje mieć dwa moherki. Ale dwa moherki to jest 425 metrów, 424 metry dokładnie, więc zabraknie, prawda? Ale nie chciałabym trzeciego motka moherku ruszać, ponieważ takie miałam założenie, że na ten szaliczek mam mieć trzy motki Ellie, dwa moherku, no i ta resztka cekinów. I żeby mi wystarczyło włóczki moherkowej w stosunku do Ellie, postanowiłam, co któryś rząd, zupełnie bez planu, bez liczenia, co któryś rząd, taki robię komplet dwóch rzędów, teraz poproszę kamerę z góry, która pokaże, wykonuję bez moheru. Te fragmenty tutaj, te naciągnięte fragmenty są robione tylko Ellą. Tutaj widzicie, akurat Ella się trafiła z cieniutką nitką, więc to ładnie wystaje. Tutaj również jest fragment bez nitki moherowej, czyli żeby dwa moherki wystarczyły na trzy, ale co pewien etap wykonuję dwa rzędy tylko włóczką Ella. Ta krawędź w tym szaliczku będzie gładziutka, to znaczy nic nie robi, nie robię, tutaj akurat jest ta, tutaj gdzie dołączam nitki, oczywiście to się później ładnie wszystko pochowa w trakcie, ale tutaj nie robię nic, jest to zwykły jersey z zamiarem tego, że to się ma zwijać. Tak, chcę, żeby mi się ten szaliczek zadziornie zwijał tak do środka i ja sobie go wtedy tak ładnie przez szyjkę zamotam. Więc tutaj w tym szaliczku złączonych nitek, jak widzicie, różnych. Chcę, żeby krawędź była zawinięta. Zazwyczaj chcemy, żeby krawędzie były piękne, proste i takie wyeksponowane. A tutaj szaliczek właśnie ten. Chciałabym, żeby właśnie tutaj był taki rulonik, więc nie robię żadnej krawędzi. Jest to po prostu jersey prawy. A ostatnie oczko przerabiam na prawo. A pierwsze przekładam. Także tutaj jest szaliczek numer 1 w mniej zaawansowanym etapie pracy. Jestem ciekawa, dajcie znać, czy podoba Wam się takie połączenie tych trzech jakże różnych włóczek. Powiem Wam tak na ucho, że adminowi się to bardzo spodobało. Takie właśnie w dzieninie powiedział, że wygląda bardzo elegancko. No to takie męskie zdanie w zakresie połączonych włóczek. Nic, dziergam sobie dalej. Druty numer 5,5, 70 oczek, szaliczek numer 1. Różne połączone włóczki. Teraz pokażę Wam szaliczek numer 2. Myślałam, że zrobię go szybciej. To nie jest gotowy. To ja bym powiedziała, że nawet jeszcze połowy nie mam, ponieważ połowa będzie, jak skończę ten chabrowy kolorek. A pokazuję Wam go właściwie z trzech powodów. Trzy powody. Po pierwsze, żeby pokazać krawędź bardziej dopracowaną niż w szaliczku z Ellie i moherku. Tutaj, w tym szaliku, pierwszy raz to robiłam, to robię w szaliku akurat tego nigdy nie wykorzystywałam, tak zwany brzeg i-cordowy.
Szczekaj kordowy ma to zadanie, żeby stworzyć nam, raz odwrócę delikatnie ten szalik, żeby pokazać z innej strony, o z tej. Brzeg ajkordowy ma za zadanie stworzyć nam taką krawędź, nazwałabym to przestrzenną 3D, czyli ona nie jest płaska, ona się zawija w sposób kontrolowany. No i pierwszy raz robię i podoba mi się bardzo właśnie taka ajkordowa krawędź w szaliku moherkowym. To jest pierwszy powód, jaki chciałam pokazać ten szalik właśnie jako przykład innej krawędzi, niż w tym pierwszym, krawędź ajkordowa. Pokażę Wam za chwilkę, jak ja to robię na małej próbce. Po drugie, chciałam ten szalik pokazać, dlatego że na drutach Novel to jest coś, co odkryłam tak całkiem niedawno, że zazwyczaj rzeczy dziergane z cieniutkich moherków mają nierówne oczka. To potwierdzi każda dziewiarka na jerseyu prawym, albo lewym, albo na Francuzie. Z takiego cieniutkiego moherku oczka są nierówne. A tutaj zadziwiła mnie, bardzo mnie zadziwiła równość tych. Według mnie jest bardzo równe, oczka są bardzo równe. I myślę, że to jest zasługa drutów Novel, które właśnie poprzez swoją budowę i to, jak je trzymamy i jak nimi pracujemy, powoduje, że oczka są naprawdę wśród tych moich moherkowych różnych dzianin są chyba najrówniejsze. Czyli to jest drugi powód pokazania Wam, nie wiem, czy tak będzie widać, o tak też jest widać. Tak też ładnie widać, widzę, że prześwituje ta dzianina pokazując oczka. To jest drugi powód. A trzeci powód, bo chciałam Was zainspirować w tworzeniu wiosennych szalików. Akurat ten model szalika jest we Wrocławiu, w szczególności we Wrocławiu, za sprawą Dorotki, znanej w sieci jako knitolog. Znany jest pod nazwą Dorota, ten szal. Wiem, że powstało mnóstwo różnych pięknych wersji kolorystycznych. Ja moją wersję kolorystyczną powiedziałam na ostatnim spotkaniu na żywo. No i macie szansę zobaczyć, ile uziergałam. To są dwa kolory. Teraz tutaj po tym habrowym będzie kolor turkusowy, a na końcu będzie różowy, ponieważ chciałam, żeby różowy stykał się z zielonym w gotowym szalu. Układ kolorów, układ motków też ma znaczenie. Na druty numer 4, to są dane techniczne, nabrałam 90 oczek. Dziergam jerseyem prawym z małą pliską na dole z oczek francuskich, czyli same oczka prawe. Tutaj jest ta krawędź. I po krawędzi, przechodząc na oczka, na jersey prawy, wprowadziłam tę krawędź ajkordową. I teraz Wam pokażę, jak się wykonuje taką krawędź. Oczywiście dziergam do końca habrowego motka. I potem dołączę ten moteczek, to jest kolor numer 74, to jest 06, na końcu będzie kolor 146. Moja maleńka próbka z takiego dyżurnego motka próbkowego. Tu jest nieistotna ilość oczek, nieistotne jest nic poza krawędzią, bo to o tę krawędź tu chodzi. W moim moherkowym szalu krawędź jest na 3 oczka. Czyli tak, to jest akurat rząd pierwszy. Przerabiam wszystkie oczka do ostatnich 3 oczek na drucie. O tak, widzicie, tutaj mam 3 oczka, więc je po prostu przekładam bez przerabiania. Odwracam sobie robótkę i teraz widzicie, no jest tu pewien, brakuje mi nitki. Ale nie przejmuję się tym, wkuwam się w oczko numer 1, ciągnę nitkę z miejsca, gdzie ją porzuciłam, robię oczko lewe, wyciągam sobie. Pamiętajcie, że krawędź ajkordowa bardzo ściąga robótkę, więc tych pierwszych 3 oczek nie należy wykonywać bardzo ściśle. One musicie czuć luz pod palcami, taki powiedziałabym na początku nawet przesadny luz. Czyli tak, robię 3 oczka przerobiłam. Rozciągam je sobie, ciągnę tutaj ten fragment, żeby nie był mocno ścisły i lecę dalej z robótką do ostatnich 3 oczek przed końcem. W ten sposób przerabiam, mam 3 oczka,
Akurat tutaj jest gruba włóczka, więc to nie musiałyby być trzy oczka, mogłyby być dwa. W moherku ta krawędź ładna powstaje przy trzech oczkach. Czyli tak przełożyłam trzy oczka bez przerabiania. I teraz wkuwam się w pierwsze oczko, szukam porzuconej nitki, wyciągam sobie oczko, widzicie, ciągnę je i ciągnę je nie takie ścisłe, jakbym normalnie robiła, tylko je tak sobie wyciągam, żeby ta krawędź nie była mocno ścisła. Czyli tak, jedno oczko, drugie i trzecie. Jak mam tę krawędź, to sobie tak naciągam i kontroluję ten naciąg. To trzeba zawsze w każdym rzędzie kontrolować naciąg tej krawędzi. No, żeby później nie mieć rozczarowania, że tam coś nam nie wyszło. I znowu dziergam do ostatnich oczek przed końcem. Odwracam robótkę. I wkuwam się w pierwsze oczko, ciągnąc niteczkę roboczą. Czyli tak, wkuwam się, wyciągam to jedno oko wielkie, wielkie. Tak sobie je, tak po jakimś czasie oczywiście, to już palce same wiedzą, jaki ten naciąg musi być, ale na początku trzeba to wybadać. Właśnie wyciągając te pętle mocniej albo słabiej, musicie same zdecydować. Czyli tak, mam trzy przerobione i lecę dalej z robótką. Znów do ostatnich trzech przed końcem robótki. Czy widzicie, mam na tapecie dwa szaliczki. Jak na osobę nieszaliczkującą, że tak powiem, to jest jakiś wyczyn od razu zrobić dwa szaliki i dwie różne krawędzie sobie robię w tych szalikach. Czyli tak, trzy oczka przełożyłam bez przerabiania. Teraz wchodzę w to pierwsze oczko. Oczywiście w tym momencie przy tej krawędzi zapominamy o tej całej szkole, że ostatnie oczko na prawe. Tutaj ostatni, nie ma ostatnich oczek, który jest krawędź i-cordowa, którą musimy sobie wypracować tę krawędź. Czyli tak, ciągnę nitkę, muszę dobrze wkuć, ciągnę nitkę, drugie oczko, trzecie oczko, naciągam fragment, kontroluję ten naciąg i lecę dalej z robótką. Przecież to będzie ostatni rząd, jaki przerobimy wspólnie na ekranie, bo już wiecie, o co chodzi. Ja taką krawędź często wykorzystałam kiedyś w takim topie. Top był z włóczki Malibu. To właśnie również była krawędź i-cordowa. No i tak, przerobiłam prawie do końca, zostawiłam trzy oczka i oczywiście, jak to było wcześniej, wkuwam się w oczko, później w drugie, później w trzecie, naciągam sobie, żeby nie było za bardzo ścisło i idę do końca. No i to są te dwie krawędzi w tych moich dwóch szaliczkach, które jako dodatki. To wygląda tak, jeszcze kamera może z góry pokażę. To jest na grubej włóczce, a ja celowo wzięłam grubą włóczkę, żeby ta krawędź była od razu widoczna. Na moherku wygląda delikatnie i zwiewnie, tutaj jest grube, a na lewej stronie wygląda tak. I rozumiecie tę moją ideę właśnie, że to tworzy nam taką przestrzenne krawędzie i w tym szaliku moherkowym to będzie taki właśnie niezawijająca się przestrzenna krawędź. A w tym z Elli i moherku będzie krawędź, naprawdę to będzie rulonik zawijający się. No taka jest wizja, że tak powiem, osoby dziergającej. A jako trzeci szaliczek, ale w takim absolutnym jeszcze planie, nie planie, bo wiem, że lubimy wspólnie dziergać w okienku e-dziewiarki. I takim rzutem na taśmę przed filmem przetłumaczyłam wzór na ten szalik. Tutaj jest on, to jest model numer 9. Raz Wam pokażę z jakiej gazetki. Z tej gazetki. O, to jest Punto 39 Linello z tej gazetki. To jest ten szaliczek, aż ma 5 pięknych zdjęć. Tutaj widzicie. Ażur jest według mnie łatwy. Nadaje się dla osoby takiej, powiedziałabym, średnio początkującej, może nie absolutnie początkującej, ale średnio początkującej. Nadaje się. Jest zapamiętywalny i niebawem będzie dostępny do pobrania z naszej strony. Ja z Linello już mam szaliczek, więc nie wiem, jaką włóczkę wybiorę, ale może to będzie amulet, właśnie ten nasz e-dziewiarkowa wełenka Merino. Jest model numer 10, jeszcze tutaj zerknie właśnie kamera.
też jest VAT grzechu, nazwałabym to tak. I być może razem z modelem 9 będzie też dostępny model numer 10 do wyboru, do koloru. Inspirujemy w dziewiarce. Oprócz włóczek serwujemy Wam również pomysły na ich wykorzystanie. No a przy okazji możemy mieć podobne cieninki, bo nawet gdy korzystamy z tych samych wzorów i robimy nawet z tych samych włóczek, to zawsze cieniny są inne, bo każda z nas dzierga inaczej, każda gdzieś zostawi swój podpis w różnej formie. Czyli dzisiejsze szaliczki, zachęcam Was. Ella ma bardzo, bardzo korzystną cenę. Jest to włóczka do wyczerpania zapasów. Także zobaczcie, takie trzy połączone moteczki tworzą takie zadziorne, według mnie eleganckie, elegancką dzieninę. No a tutaj klasyk moherkowy z czterech kolorów. Dzierga się, no tu jest dużo, dużo oczek prawych, więc jest to mozolna praca szaliczkowa. Za dzisiejszy szaliczkowy odcinek, za Waszą uwagę Wam dziękuję. Co tam będzie się działo dalej? Oczywiście jesteście na bieżąco, ponieważ w marcu spotykamy się aż 3 razy, więc zapraszam Was na nasze spotkania na żywo, do dziewiarki, bądźcie z nami i dziergajcie. Pa, pa!